Cześć wszystkim, znajdujemy się dzisiaj w Warszawie, czyli w miejscu, w którym mieszkamy. Dzisiaj będziemy przeprowadzać tak zwaną sondę uliczną. Zobaczymy, co ludzie uważają na temat motocykli, motocyklistów, czy znają podstawowe pojęcia takie jak gumowanie wheelie, innymi słowy. Także zapraszamy do oglądania oraz do followowania naszych profili na Instagramie, czyli Knightrider, Papryka, Airlife Alex. Docelowo grupa nazywa się Warsaw Riders. Cześć, przepraszam najmocniej, czy możemy chwilę zająć? Przepraszam. O, ty. Dziś mówiłem. Dobry wieczór panią. Możemy zadać parę pytań? Nie. A dlaczego nie? Chicken. Pussy. Bo tak, przeprowadzamy taką krótką ankietę wśród ludzi i mamy po prostu parę pytań, będzie nagroda, od razu mówię. Okej. Momencik, tylko muszę sobie szybko kod wpisać. Więc tak, generalnie jak już pewnie zauważyłaś, mam kask i tak dalej, więc zakładasz pewnie, że jeżdżę motorem. No, nie zakładam. Czemu? No możliwe, no może pan po prostu ubrał i tyle. Nie, no nie, ogólnie to tak. Więc mam pytanie, są cztery pytania. Pierwsze. Co według ciebie w slangu motocyklistów może oznaczać wheelie albo gumowanie? Jakieś drifty lub coś... No prawie, prawie. Jest to jazda na tylnym kole. Okej, okay, drugie pytanie. Jakie masz ogólnie zdanie na temat motocyklistów? Nie przeszkadzają mi, nie mam jakiegoś większego zdania. Okay. Jeżeli ktoś lubi, to spoko. Jasne. Trzecie pytanie. To wymień mi jakąś pozytywną cechę motocyklistów. Co według ciebie może być plusem bycia motocyklistą? No pasja, mają pasję, interesują się tym, więc to jest w sumie spoko, że mają czymś, coś, co lubią, więc... Jasne. Myślę, że super, to... dzięki. I ostatnie pytanie. Jakaś negatywna cecha motocyklistów? No, na przykład. Może niektórzy, nie wszyscy mogą być nieodpowiedzialni czasem. Tak może być, jasne. No. Dobra, Alex, daj pani coś. Dziękuję. Dzięki dobra. Bardzo. Bardzo ci dziękujemy. Miłego wieczoru. Wzajemnie. Cześć. Więc tak, generalnie jesteśmy motocyklistami i przeprowadzamy taką sondę uliczną. Co ludzie w ogóle sądzą na temat motocyklistów? Może jakaś jedna pozytywna cecha bycia motocyklistą na sam początek? No, to muszę panu powiedzieć, że dobrze pan trafił, bo mój mąż nie dość, że jest motocyklistą od lat, to jeszcze jakby jest to jego zawodowa droga w tym momencie. Proszę. To są motocykle amerykańskie. O, proszę, to ciekawe, to ciekawe. No to co mogę powiedzieć? No same dobre rzeczy. No tak, to teraz może trochę trudniej. Coś negatywnego na temat motocyklistów. No myślę, że nie uwaga, jeśli chodzi tak, o bezpieczeństwo. No. Szybkość w takich miejscach. No. Że motocykliści jeżdżą za szybko w miejscach, gdzie nie powinni tak naprawdę, tak? No, tak, tak. Tak. Oczywiście, z tym się zgodzę. Coś w tym jest. Trzecie moje pytanie brzmi, tu już trochę podejdę tak naokoło może, podpowiem, co to może być w slangu motocyklowym gumowanie, jazda na gumie, coś takiego. Co to może być? To może być jazda na tylnym kole, tak? Bardzo dobrze, tak, dokładnie o to nam chodziło. To jeszcze jedno pytanie. Gdzie ludzie powinni jeździć tak na tylnym kole, uczyć się, praktykować? W jakich miejscach? No, no chyba na torach do tego przystosowanych, chyba są takie miejsca. No i tutaj powiem no, pani szczerze. Nie ma. No właśnie, że na torach jest to niestety zabronione. Aha. Więc tak naprawdę nie ma, nie mamy gdzie ćwiczyć, nie mamy gdzie jeździć. I no pytanie, czy w ogóle na powinno. Ulicę. No właśnie, i pytanie, czy powinno w ogóle powstać takie miejsce, jakiś odcinek, nie wiem, półkilometrowy do nauki gdzieś. No pewnie, że tak. No myślę, że tak. Tak samo jak są ludzie, którzy mają, nie wiem, szybkie samochody i chcą pojeździć na torze, tylko to jest, że tak powiem, dozwolone. Sama mam taki samochód. No proszę, a jeżeli tak mogę zapytać personalnie, to jaki to jest samochód? Korweta. O proszę, i jaką moc generuje? To jest 350 koni, bo to jest C5. 5,2. Ale no, staram się dostosować, nie szaleję, no. Nie chcę się zabić. No nic, bardzo panią dziękuję za poświęcony czas i tak jak wspominałem, jest nagroda. Proszę bardzo. O, będzie dla mojego jeden synka. Jeden wystarczy, to ja jem, to dla ciebie nie wystarczy. Dobrze, to bardzo dziękujemy, życzymy miłego wieczoru i wszystkiego dobrego. I możemy zająć chwilę? Nie? Radio Z. Nie no, nie Radio Z. Dzień dobry, TPN. Dzień dobry, TPN. Nie, generalnie przeprowadzamy taką sondę uliczną i chcieliśmy zadać krótkich parę pytań.
Możemy? Tak. Panie. Mogą panie obie, nie ma problemu. Więc generalnie ja chciałem zapytać, co panie ogólnie uważają na temat motocyklistów? No fajnie. Super, dzięki. Super. Aż coś więcej? Takie... Jakieś pozytywne cechy bycia motocyklistą, nie? No, mi się podoba motocyklisty. Aha, a negatywna cecha bycia motocyklistą? No jak jedziesz w samochodzie, to trochę za nich się boisz. Ja to... Jechać za motorem? W sensie, o, tu jest samochód, no tak, tu tak, motor tak, i tak. Tak. Mhm. W ten sposób. Rozumiem. Mhm. Rozumiem, dobrze, bardzo dziękuję za odpowiedzi. Proszę. Pytań? Proszę pytać. Dobra, to generalnie tak, przeprowadzamy taką sondę uliczną i chcieliśmy zapytać... Co państwo, co panie uważają na temat motocyklistów ogólnie? Że są super. Tak? Według pani? Są tak, seksowni. O, na Kawasaki jeździłam. Nie też tak. Jest, że na Kawasaki. A, widzisz. Kolega tak, też. Tak. Ale na Ninja? Na Ninja. Tak. Na zielonej nawet. Tak. A jest i na Ninja zielona? No jest. Na przykład... niebieską. Tak, kolega ma niebieską. Kurde, nie ma. Myślałem, że będzie tak. Okay. Nie, generalnie chciałem zapytać, jakie są pozytywne cechy bycia motocyklistą, na przykład? To pan może na to odpowiedzieć. No tak, ale chciałem zapytać pani ewentualnie, co może być, co według pani może być taką pozytywną cechą? Szybkie przemieszczanie się? Na przykład, okej. Okay. To teraz w drugą stronę. Pozadawcą organów to nie wiem, pozytywne. No nie wiem, jest to jakaś taka energia, adrenalina. Mhm. To w drugą stronę teraz, co jest negatywną cechą bycia motocyklistą? No brak bezpieczeństwa. Dawca narządów to jest dobre hasło. No, dawca narządów. Dawca narządów? Nie tylko. No. No jest to ryzykowne, ale to jest taka adrenalina, o ile się potrafi to zachować jakiś zdrowy rozsądek, to taka zdrowa adrenalina. Jasne, rozumiem jak najbardziej. To jeszcze mam jedno pytanie. Co według pań może oznaczać w slangu motocyklowym gumowanie? Palenie gumy? Palenie gumy, takie... Też bym dała. Nie wiem, albo jazda na jednym kole, tak? Nie? Ale blisko, ale blisko. To nie wiem. Bo jest to coś związanego z tylną oponą. To na jednym kole, poza gumowaniem, jednym kołem, to nie mam, nic mi nie przyjdzie. No. Co pani powiedziała? Jedno jazda na jednym kole. Dokładnie tak. Na przednim, tak? Na tylnym. Tylnym? Tak, na przednim to jest stopi. Aha, okej, dobra. Dokładnie tak. Mają pani Instagramy może? Mamy. Mamy. Moje pytanie brzmi, co pani uważa na temat motocyklistów? Nienawidzę motocyklistów. Bardzo dobrze, dlaczego? Ponieważ stwarzają niesamowite zagrożenie na drodze. W jaki sposób stwarzają to zagrożenie? Są bardzo nierozważni, w sensie mam takie poczucie, że kieruję się nimi brawura. W sensie ja jako kierowca samochodu i jakby jestem w tym większym pojeździe, mam wrażenie, że muszę bardziej zwracać uwagę na wszystko, co się dzieje wokół mnie. Oni są tacy, że chcą się wcisnąć w każdą szparkę, jeżdżą mega szybko i strasznie to jest irytujące. No. Jasne, rozumiem. A miała pani jakąś taką, powiedzmy, hardkorową sytuację, gdzie, nie wiem, miała pani prawie jakąś kolizję z tego powodu? Nie, raczej nie miałam takiej. Rozumiem. A czy motocykliści na przykład jak nadjeżdżają w korku, nie wiem, pani ich widzi, słyszy? No w sensie jak się stoi w korku, to często się patrzy w lusterka, więc jak widzę, że ktoś jedzie, to często jakby staram się na bok troszeczkę zjeżdżać, żeby oni jednak mieli miejsce i jakby korzystali z tego, że są mali i sobie mogą przejechać. Nie jesteśmy mali. No, nie jesteście. Żartuję. Nie, oczywiście. No w każdym razie w korku raczej oni, no to jest taka sytuacja, że ludzie raczej no, nie stwarzają aż takiego dużego zagrożenia, więc jasne. Oni no tak starają się... Nie, próbuję sobie zobrazować teraz, jakby to wyglądało przykładowo, jakby jechała pani drogą dwupasmową, jakąś autostradą, czy właśnie wtedy są takie sytuacje, że ci motocykliści po prostu jadą tak i się wciskają i przez to pani jest na przykład zestresowana, że nie wiem, że nagle pojawia się przed panią malutki pojazd tnący, nie wiem, 200 na godzinę. I czy to właśnie chodzi o takie sytuacje? Nie, no to są właśnie takie sytuacje, w sensie, no to nawet nie chodzi o prędkość, tylko o to, że często, no w sensie ja jestem taką osobą, która często patrzy w lusterka, w sensie ja akurat mam jakąś taką manię patrzenia tego, czy ktoś za mną nie jedzie, więc bardzo często patrzę w lusterka. Jasne. I jakby mimo tego bardzo często nie zauważam tych motocyklistów, więc to jest mega niebezpieczne, że oni się biorą nie wiadomo skąd jasne, po prostu, no, jasne. Niezależnie od prędkości. Oczywiście. I nawet przy małych prędkościach
prędkościach można wykonać jakiś ruch taki... Niebezpieczny. No tak, no, który jasne. Stwarza zagrożenie. Rozumiem. To teraz zapytam, paradoksalnie, co może być pozytywną cechą bycia motocyklistą? Nie mam zielonego pojęcia. A jakby w sensie, ja bym w życiu nie wsiadła na motocykl. W ogóle nie ma takiej opcji. W sensie, ja jakby na motocyklu, czując się niechroniona z żadnej strony, jakby mając na sobie tylko kask, ewentualnie jakąś odzież ochronną, no w życiu bym nie wsiadła na motocykl. W sensie przy takiej prędkości, przy jakiej oni jeżdżą, w ogóle nie ma opcji. No bo przy samochodzie to jednak chroni nas ta blacha, tak? No tak. A ja nie widzę żadnych korzyści, sorry. Jasne, rozumiem jak najbardziej. Dobrze, bardzo dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź. Życzymy proszę. Miłego dnia. Patrzenia w lusterkach przede wszystkim, no. Mimo wszystko. Wiadomo, różnie ludzie jeżdżą, ale są też tacy normalni, rozważni. Którzy... Tak, tak. Aczkolwiek, nie wiem, z tego co ja się na ogół, tak jak rozmawiam z ludźmi, to jednak osoby, z którymi rozmawiam, mają negatywne odczucia w stosunku do motocyklistów mimo wszystko, tak jak do rowerzystów. Jasne, rozumiem. Dobra, no. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Miłego wieczoru wam życzymy. Dzięki. Dobra. Pierwsze moje pytanie jest takie, co pani uważa na temat motocyklistów? Szanuję, moi rodzice oboje jeżdżą motocyklami. O, a czym, jeżeli mogę zapytać? Tato ma Suzuki Intrudera, a mama Honda Shadow. No proszę, proszę. Tak. Całkiem ciekawie. To moje teraz drugie pytanie brzmi tak. No dobra. Jakie są pozytywne cechy bycia motocyklistą? Pozytywne? No nie wiem, myślę, sama przyjemność z jazdy i w ogóle sposób spędzania czasu, jakieś hobby, więc myślę, że no w ogóle fajnie jest mieć jakąś pasję, więc to myślę, że to jest plus. No tak, to prawda. Tak. To teraz w drugą stronę, co może być negatywną cechą bycia motocyklistą? Większe jakby niebezpieczeństwo może, bo jednak myślę, że ludzie nie są do końca świadomi, że jednak trzeba troszkę bardziej zwracać uwagę, że jednak nie poruszamy się tylko pojazdami o napędzie czterokołowym, tylko też dwukołowym i często myślę, że ludzie nie zwracają na to uwagi, że trzeba zachować troszkę większą ostrożność. To prawda, to prawda. A na przykład, nie wiem, pani jeździ samochodem, czy nie? Tak. I co pani robi w momencie, kiedy jedzie motocykl w korku? No, stoję dalej w tym korku i zazdroszczę, że może pojechać szybciej. Ale na przykład, nie wiem, ustępuje pani troszkę? Tak, tak, tak. Tak, okej, okay, okej, okay, super. Jeszcze mam jedno pytanie. Słucham. To już taki bardziej slang motocyklowy. Co może oznaczać gumowanie, jeżeli chodzi o jazdę na motocyklu? Według pani. Szczerze? Nie mam pojęcia. No, jakby pani strzelała, co to może być? No, palenie gumy? No prawie, bo jest to związane z tylną oponą, ale... Nie wiem. To ja mogę trochę podpowiedzieć. Na dobra. Przykład, powiedzmy, jak się szybko napędza na motocyklu, aha. To wtedy przód się troszkę... A, stawanie na tylnym kole. Dokładnie dobra. Tak. Aleks? O, dziękuję ci bardzo. Dobra, chłopaki. Bardzo dziękujemy. Siemanko, sorry, możemy zadać kilka pytań? No, co już stało? Nie, generalnie... Chcecie, ale dobra. Nie, przeprowadzamy taką sondę uliczną i chcieliśmy po prostu zapytać ludzi, co sądzą na temat motocyklistów. Macie jakieś zdanie? No oczywiście, że mamy. No spoko jest ogólnie. No, ogólnie. Lubię motocyklistów, nie oszukujmy się, ale czasami odwalają głupoty. Na przykład? Za duża prędkość, to jest przesada. Kwestia zdrowego rozsądku, myślenia, prawda, i tego, żeby jednak zachować to bezpieczeństwo. Spoko się zapierdalać, to te 200 czy kurwa coś takiego, ale... No, no. 300, ponad 300 to już jest przesada, ale tak ogólnie znaczy, to na plus. Znaczy nawet po mieście, nie, wiesz, też często się widzi, że ponad 100 je lecą. Sam ogólnie mam ochotę zrobić prawko i zapierdalać, ale wiesz, wszystko z rozsądkiem. Jasne, rozumiem. I właśnie chciałem zapytać, co was wkurwia w motocyklistach na przykład? Nie, wiem. Mnie to nic. To może inaczej, macie prawka na samochody na przykład? No, no. No tak, tak. I nie, macie jakieś, nie, inaczej, mieliście jakieś nieprzyjemne sytuacje? Ja osobiście nie. Ja też nie mam. Za kilka lat i nie. Jasne, jasne, rozumiem. To co według was może być pozytywną cechą bycia motocyklistą? No, wydaje mi się, że chodzi o kwestię również tego, co się preferencji, tego, co kto lubi. Aha. Bo niektórzy na przykład lubią i preferują jazdę motorze, niektórzy mają tego sceptyczne nastawienie, że kurwa wiesz, samobójcy i sprawy takie. Jasne. Według ciebie? Znaczy, no mordeczku, dla mnie to spoko, jak lubisz prędkość, nie? Dla mnie to nie robi żadnych problemów, dla mnie. Osobiście, tylko no, trzeba wszystko z głową, moim zdaniem, bo naprawdę jest wiele... Słyszy się cały czas, że są jakieś śmiertelne wypadki i tak dalej, i tak dalej. Po prostu trzeba uważać, wszystkiego trzeba używać z głową. To prawda. Dobra, i ostatnie pytanie, najtrudniejsze. Uwaga. 2 plus 2 razy 2. 6. 6. Bardzo dobrze. Dobra, dzięki wielkie. Macie może Instagramy? Mamy. Jasne, że mamy. A chcielibyście się zobaczyć później ewentualnie?
Jeżeli możemy oczywiście. Ale jakiś taki duży mit, event jakiś? Nie. Tutaj generalnie chodzi o to, że jest to... O, smako. Zjemy, nasze zjemy, tak. Generalnie na YouTube'a. Czy taką sondę uliczną? Nie. Spoko, coś się miałeś podać. Nie? Dobra, jasne, to zapisuj. Mam pytanie. Co się wkurwa w motocyklistach? U motocyklistów. Wszystko, same chamy i prostaki. Nie lubię ich. Jasne, dzięki za odpowiedź. Drugie pytanie. No. Jak oceniasz jazdę po Warszawie motocyklem? O tej godzinie jest cudownie. A kiedy jest niecudownie? Niecudownie jest o godzinie 9 rano, jak się jedzie do pracy i nie zawsze się uda przez korki przejechać tak, jak się powinno udawać. Jasne. Ale i tak nie jest źle. Jasne. A co uważasz na temat ludzi jeżdżących samochodami? Na przykład, nie wiem, nie ustępują ci, ustępują? Na 4 z plusem bym takich ocenił. Ustępują, tak. Ustępują, nie jest źle. Jasne. A zdarzają się jakieś chuje na drogach? No, tak jak zawsze, chcą cię zepchnąć, albo świadomie, albo nieświadomie. To nie unikniesz tego nigdy. Jasne. Dobra, dzięki wielkie. Miłego. Trzymaj się, na razie, wzajemnie. Ja zadam. Co panie uważają na temat motocyklistów? Ja chyba nie mam zdania. Ja chyba też. Okej, dobra. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. I niestety tutaj mieliśmy awarię sprzętu, za co chcemy przeprosić panie, które tutaj wystąpiły, ale niestety bez dźwięku. I naprawdę nam bardzo przykro z tego powodu, bo było bardzo pozytywnie. Przepraszam bardzo, mam takie pytanie. Którędy prosto? Dzięki.